No zgadnijcie, z czego ta muzyczka. No zgadnijcie, no musicie wiedzieć. No gramy sobie, ogramy sobie dzisiaj moda, który nazywa się Województwa Plus i jest to mod tych samych autorów, co zrobili Podlasie Plus. Tylko teraz mamy całą Polskę. Polskę liczoną oczywiście od granic II wojny światowej po granice obecne, czyli na serio potężną Polskę, taką fik Polskę. I zacznijmy może od schodu przedstawienie sobie przywódców, ponieważ każde województwo ma swojego przywódcę, którego mniej lub bardziej można pocisnąć bekę. Zacznijmy sobie od Aleksandra Własowa. Szczerze mówiąc, ja pojęcia nie mam, kto to jest, dlatego po prostu sobie przejdźmy dalej. Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, oczywiście wielki Polak patriota. Się zastanawiam, jak on tutaj został, ideologia komunistyczna, o kurde. Zastanawiam się, jak on został tutaj odwzorowany w tej grze, bo jeszcze drzewek nie patrzyłem. Jeszcze nie odpaliłem tej rozgrywki, nie odpaliłem tej gry, nie przejrzałem sobie drzewek, ale już wiem, kim sobie zagramy oczywiście. Mamy tutaj Czesława Niemena, mamy Aleksandra Łukaszenka. W ogóle teksty na loadingu, na loading screenie są epickie. Po prostu musicie sobie to odpalić, tego moda, i go sobie obejrzeć. Aleksandr Łukaszenka. Wojciech Smarzowski, chociaż nie kojarzę tego pana akurat. Ale tutaj Stefan Bandera, ale ja się go spodziewałem, ale ta flaga. Ta flaga pół LGBT, no kurczę XD, a pół taka ten. Jak oni mieli właśnie, tamta Ukraina. I ten Antoni Diatłow, on mnie rozpierdzielił kompletnie. Nie dość, że ryj takiego, wiecie, małpy Ukraińca. To jeszcze, no to jeszcze Diatłow po prostu. No też jeszcze się kumuluje, ponieważ Diatłow był przecież napromieniowany przez elektrownię w Czarnobylu i też miał czerwony ryj później i żygał, więc po prostu to się idealnie kumuluje. Smok Wawelski, ten smok z Wiedźmina polskiego serialu, który by the way na razie uważam, że jest lepszy niż ten Netflixowy. Marian Kowalski, rzecz mówiąc, aż się zaskoczyłem, jak gdzie skąd niektórzy ludzie są po prostu, ponieważ no nie byłem do końca pewien, no nie znam miejsca urodzenia każdej osoby. Tomasz Karolak w Radomiu, w Warszawie Paweł Tanajno. Kurczę, w Warszawie był potencjał na przykład na, nie wiem, tego Trzaskowskiego, a na przykład w Krakowie na Dudę. A szkoda, że tego nie zrobili. Tutaj, Żyżej Skwarka. Pana nie kojarzę akurat, przepraszam. A czemu Kona tutaj nie ma? Rafalala XD w Płocku. Tutaj, o, potężny Polak oczywiście, no. Testowiron. Juri Owsienko i ta flaga też, taki upośledzony symbol nazistowski. Serduszko tego wośpu i oczywiście wypełnione białym kolorem, tak jak to była flaga nazistowska. I ta jeszcze jakieś tutaj takie tęczowe kolory w tle. Robert Biedroń, wiosna komunistyczna oczywiście. Pomimo, że wiosna, a nie, ma lekko przewagę. O, Donald Tusk tu może być, o kurcze. Piotrek Kogucik, o kurcze, Andrzej Leper, czekajcie. A tutaj Juri Owsienko, a bo to jest faszyzm. Na demokracji jest Rydzyk, Aleksandra Dubkiewicz, Lech Wałęsa. No to sobie możecie rozejrzeć Klocuch jako... Nie, jako... Klocuch jako demokrata. To o, Bosaczku plus, ale Bosaczki o sobie dzisiaj nie zagramy. Tomasz Lis i Kwaśniewski jest obecnie komunizm. Kiepski. W demokracji kiepski, w faszyzmie Paździoch. Jan Hartman, nie kojarzę akurat. Robert Winnicki. Tutaj jest Patryk Jaki i ten pytanik na koniec i te cechy, autokratyczny imperialista, stabilizacja 5%, poparcie wojny 5%, uzasadnianie celu wojennego 25%, solidarny oporek, kuźwa, tutaj jest tyle easter eggów po prostu, że wam chyba nie wymienię wszystkich. Paweł Wypił, Zbigniew Stonoga na demokracji i Grzegorz Schetyna na kurde komunizmie. A tutaj mamy Matkę Boską Częstochowską, która ma cechę Maryja i reorganizacja dywizji 8%, kuźwa. Matka Boska Częstochowska, Wateusz Watowiecki. No ciekawe, kto to może być, Wateusz Watowiecki. Niepodległe wymoczki, o kuźwa, też muszę to poczytać. Jako komunizm, Adrian Zandberg i Marcin Najman na demokracji. O kuźwa, chyba jeszcze Poznań przegapiłem. Stary Marych to akurat... To jest chyba po prostu ta statua w Poznaniu, co nie? Przynajmniej tak kojarzę. Don Guralesko, o kuźwa. Justyna Socha, Michał. Chcecie Warszawę zobaczyć? To jest... A, rządzi obecnie...
to jest neutralne? O kurczę, odkorkujemy Warszawę, Rich Tanaino Hawajska Plus. No to niezłe tutaj, Hawajska Plus. A Jarosław Kaczyński, Rafał Trzaskowski. W demokracji jest Janusz Korwin-Mikke, a Tanaino jest neutralny, gdzie ma tylko 1%, ale rządzi, okej. Okay. Nie wiem, jeszcze sobie zobaczmy ten Kraków, bo może będzie na przykład dudeł. Jan Pawlacz, bracia Golec, o kurde, pierdolec, Andrzej Duda, jest jako komunizm, brawo i sprawiedliwość. Kuźne, jakie to jest wspaniałe. Dobra, ja sobie odpalę Gdańsk, bo chcę zagrać sobie Jurij Owsienko na faszyzmie. To jest mój cel, przywrócimy Hitlera do życia, a nie, już żyje. Dobra, cel spełniony, możemy kończyć. A tak na serio, o, nie schowałem liczby FPS-ów, czy ja nie łapię gry samej, no powinno łapać grę. Dobra, zacząć od jakieś eventy na początku. Ja mówię, to pierwszy raz odpalam. Czyli kiepscy będą lecieć cały czas, żeby mi po prostu nie zrobili tak, że zablokują film i pokażą tylko w Japonii, bo potrafi tak być. Dobra, nie ma żadnego eventu na dzień dobry, szkoda troszkę. A mamy tutaj niepodległe wymożki, czas uzyskania celu wojennego 30, koszt doradcy 25%. Nasze nowo powstałe województwo dopiero co uzyskało niepodległość, dlatego zanim zaczniemy wojować, musimy je postawić na nogi. Zacznijmy cele narodowe. Ustawa o obronności państwa, szukanie nowych technologii wojskowych, krajowe siły powietrzne, gospodarka województwa. Jurij Owsienko, kurczę, w którym kierunku jest Jurij Owsienko? Sprzedaż lasów państwowych, prywatyzacja zakładów państwowych, zyskujesz stabilizację, bez powiązań, ale faszyzm, ja chcę pójść faszyzm. Dobra, 2%, nacjonalizacja, ale komunizm aż tu 14%, nacjonalizacja, masowa kolektywizacja, 3 hektary dla każdego chłopa, utworzenie PGR-ów, budowa nowej huty. Nowy socjalistyczny człowiek. Chyba, że jest droga dla faszystów tutaj, bo nie widzę. No nie widzę drogi dla faszystów. Kurde, troszkę słaba jest Jurijego Owsienko. Tutaj mamy nową politykę. Wolność. Wolność, jestem za wolnością, ale wartości chrześcijańskie. Okej, okay, okej. Okay. Czy to jest gdzieś faszyzm? Nie, neutralny. A tutaj jest droga w faszyzm. Totalitaryzm. Faszyzm, Radio Naród, Romana Rodzina to chłopak i dziewczyna, raport o mniejszości, przymusowa praca, protest sił demokratycznych, sztuka narodowa, jedność narodowa, kult jednostki, walka z alkoholizmem, związki partnerskie, antyklerykanizm, nakaz pracy, przymusowa praca, uchodźcy, witajcie. Coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Zdroworozsądkowe myślenie, wojska obrony terytorialnej, wielowektorowa polityka zagraniczna. Ten Korwin, wolność, Uber, Ales. Korwin, kuźwa. Gdzie jest, kurde, nie sprawdziłem, gdzie Korwin może być, bo ja pierdzielę. Lech Wałęsa, Aleksandra co jest Aleksandra Dubkiewicz, kuźwa. Bo bym poszedł aż po... A nie, tutaj Jurij Owsienko jest zbyt kozacki, żeby go olać. Myśli wolnościowe, libertarianizm, każdy jest kowalem własnego losu, armia zawodowa, prosta ekonomia, rozdział państwa od kościoła. Zobaczmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze tutaj, co jest ciekawego. Opłaty paliwowe, a komu to potrzebne? Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Sprzedaż elektrowni i wodociągów. Dodaj 3 fabryki. Wolni ludzie. Wojewódzkie ochronie. WOPS. Samowystarczalność kraju. Kapitalistyczny raj. Inwestycja w kulturę. Czym społeczne. Prywatne więziennictwo. O kuźwa. Ale ciekawe. A ciekawe, jakby więzienia prywatne zrobić. Ja pierdzielę. Ale to jest pomysł. To trzeba gdzieś spróbować. Może w Polsce na przykład. Wojewódzka dyrekcja dróg i autostrad. Nowy socjalistyczny człowiek. Komunizm to władza radziecka plus elektryfikacja. Budowa państwowych zakładów zbrojeniowych. Budowa nowej huty, to już chyba było, patrzyłem. Lepsze czołgi, to jakieś... Okej, okay. W takim razie pójdźmy sobie w faszyzm. Będziemy sobie... Czy ja mogę wypowiadać wojny innym tutaj województwom?
Tyk, 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 nie widzę tego. Uzasadnice. A nie, pod... Okej, zobaczymy, zobaczymy. Potrzebuję tylko jednego. Ale może przyjdziemy sobie fabryki. Ile mamy fabryk? Mamy dwie fabryki i jedną stocznię. Kurde, no powinniśmy mieć stocznię w Gdańsku. Zobaczmy. Wyposażenie piechoty. No, pójdźmy na dwa. Kurczę, w ogóle żadnych surowców nie mamy, bieda. I konwój jeszcze, no to musimy gdzieś ciągnąć. Czy mamy jakieś fabryki cywilne? Jedną, która jest już wykorzystywana. I mamy zero do roboty, tak na serio. Tego musimy się tutaj ogarnąć. Nie możemy to jedną postawić na cokolwiek. Mam nadzieję, że inne państwa nie porobią claimów na nas. Chociaż to myślę, że jest wyłączone po prostu. Idziemy sobie tradycyjnie tak. Tutaj troszkę zobaczmy. W ten sposób produkcję. Tylko 3K ludzi. Nie trzeba wiele rzeczy tutaj pozmieniać. Wiele rzeczy. Mamy milion ludzi w kraju. No w kraju, w województwie. Najbardziej chyba dobustowana może być Warszawa, Śląsk, trzeba przyznać. Bo jednak trochę tych ludzi mają, nawet takie Katowice z Matką Częstochowską. Matką Boską Częstochowską mają sporo ludności i mają sporo surowców. A Warszawa ma po prostu sporo ludności, też ma dużo odblokowanych miejsc. No właśnie, no to sobie ruszmy i zobaczmy, jak przebiegnie rozgrywka. W ogóle nie spojrzałem na nazwę partii. Wośp. Wolne miasto Danzig. Kto był jako komunista? Chyba nie Dubkiewicz. Wolne miasto Danzig. Lux Veritatis, Tadeusz Rydzyk. I Solidarność Lech Wałęsa. Troszkę żałuję, że nie jestem w stanie podpatrzeć, kto u kogo byłby liderem tutaj z tego punktu. Chyba nie ma jak tutaj spojrzeć, to byłby liderem. Bym sobie fajnie popatrzył nazwy partii. No ale to zostawiam wam, żebyście również zajrzeli do tego moda i to obczaili. Chyba się domyślam, kto tutaj może rządzić. Hashtag R. No, ciekawe, kto to może być. No, domyślmy się, domyślmy. Macie jakiś pomysł? Kurde, może Mariusz Maksymilian Trump. Prawdopodobnie to on, skubany. I oni mają wojska. O kurde, transgender tutaj, ile wojska wystawili. Tak, bo oni byli komunistyczną. Tak, tutaj transgender się nazywają. W ogóle doradcy są fajni. Bebiko Mussolini, Karol Marksiński, Ronald Reagan, Jan Nowak, Marzena Rogalska, Mieciu, Marzena Rogalska, Ebenezer Skąpiec, Kuba Wojewódzki, Andrzej Brewacz, Ramiro Rumunescu, o kuźwa, ja pierdzielę, jaki cygan. No kurczę, no ciężko powiedzieć teraz, tak? Ciężko. Ciekawe, czy... Nie, chyba nie mamy korów. No będzie problem z tym NPR-em, jak będziemy już podbijać inne tutaj państwa. A właśnie, jak z tym claimowaniem. Faster Wargol. 200 dni, a zwykły Wargol 1000 dni. O, kuźwa. Dobra, to jest jakiś modyfikator z tego moda. Dobrze wiedzieć. W sumie zajrzyjmy dalej. Ekspert marynarki, Doda. Kamil Steinbach, ekspert, teoretyk wojskowości. Erwin Erborodo. Nieźle, teoretyk Blitzkriegu. Jimmy McCannon Potatoes. Kim on był? Ekspert od przewagi ogniowej. Co tam dalej? Budex. Compusronix. Fabryka konserw turystycznych. Lufa, żuk, karabinek. Wojskowe fabryki szybowców. Latawiec. Firma produkująca ciężkie samoloty. Firma produkująca średnie samoloty. Stocznia Titanic, stocznia Zatoń. Fabryka traktorów Wołodymyrzec, Tankex. Producent czołgów po prostu. Jan Rambusiński, o kuźwa Rambo na artylerii. Kuf Drafeus, Stefan Wspaniały. Dalej, Walery Auto Pilociński. Topper Harley. Józef Isma, Jacek Wróbel, o kuźwa, Jacek Wróbel, ja pierdzielę, tylko specjalista, to powinien być geniusz, Jacek Wróbel, no. Tomasz Lokomotywa, obrona armii, Slobodan Prałak, to ten, co popełnił samobójstwo na jakimś sądzie w Unii Europejskiej, czy gdzieś za zbrodnie podczas chyba wojny w latach 90. na Jugosławii. I później cisnęli z niego bekę, że święty Mikołaj pije wódę i tak dalej. I jeszcze geniusz, karność armii minus 15%, idealnie. Nie no, weźmiemy sobie ciężki pobór, bo potrzebujemy tego manpowera, żeby jakiś oddział zrobić.
W ogóle jakie potężne warmińsko-mazurskie, 5 do 14 dywizji. Czekajcie, aż sobie zobaczę, bo trzeba poprzeglądać. To jest mod, więc ja pozwolę na takie coś. Czy serio oni kuźwa mają coś takiego? Odpal tutaj konsolę. Te debug. Ciekawe jakie im dali tagi w ogóle, czy tutaj coś da. Nie widzę żadnych Uber tagów. A właśnie, czy pan Piłsudski? Panie Piłsudski, czy masz pan coś tutaj szczególnego? Na przykład. Niestety nie, nie masz niestety. Ale zobaczmy sobie. Tag. A, tutaj jest tył, tyldo, tak. OLS. Czy oni serio mają tyle dywizji? O, ty pizdo, Jezu, czy oni jakiś szablon, gówno szablon zrobili? Skąd oni mają tyle dywizji? Skąd to w armii Mazurach tyle dywizji? Czemu ja mam tylko dwie? Udemyt, kuźwa, ale skąd to? Skąd? I oni mają manpowera w prowincji, 1 200 000. Nie no, oni mają tylko 18 000 w polu. A dobra, bo to po prostu puste dywizje prawdopodobnie, bez manpowera. Bidne dywizje. Niezła nazwa. Zasoby ludzkie, tylko 40% zasobów ludzkich. Okej, rozumiem, rozumiem. Teraz już wszystko rozumiem. A natomiast taka Warszawa. Obczajmy sobie, ile może Warszawa mieć. 4 do 8. Taki Dolny Śląsk. Nikt chyba tutaj nie zaskakuje dalej. Każdy ma te cudzysłowie 4 do 8. A jak spojrzę na Gdańsk, 1 do 3. Kurwa, czy ja wziąłem najgorszą prowincję tutaj w grze? Ja pierdzielem. Najprawdopodobniej, ewentualnie po prostu boty zostały dobustowane. A nie, Katowice mają 1 do 3 również. Dobra, to będzie jakieś wyzwanie przynajmniej. Potajemne powstanie bułek faszystowskich. Po konsultacjach z ważnymi osobistościami zagranicznymi doszliśmy do wniosku, aby powstały bojówki młodzieżowe. Podczas uroczystej parady pewien ochotnik, kucharz kazał swoim kolegom, jak będzie... Chciał pokazać swoim kolegom, jak będzie walczyć z komunistami. Chciał oddać salwę ze swojego karabinu, a tu jemu cały łeb odstrzeliło. Po szybkiej analizie stwierdzono, iż kucharzowi coś do łba strzeliło. Z początki zawsze bywają trudne. Siła polityczna plus 50, zasoby ludzkie minus 1. Czekaj, czekaj. Kurczę, nie ma tutaj co do jednego napisanego. No nie, straciliśmy jednego dzielnego bojownika. Co my teraz zrobimy? A tak na serio, pójdziemy sobie teraz troszkę w... troszkę tutaj w gospodarkę i skoczymy sobie w kierunku jednak wolnorynkowym. Już se przejrzałem na szybko. I troszkę mi się wydaje, że wolnorynkowy wydaje się troszkę lepszy, jeżeli chodzi właśnie o modyfikatory, szczególnie, że nam ropę da, co jest bardzo ważne. Jak będziemy chcieli w przyszłości czołgami zapierdzielać, po prostu cywilne, niektóre nam po prostu dadzą szybkość rozbudowy lepszą i tak dalej, i tak dalej. To bardzo się przyda, a tak na serio, tutaj albo pójdziemy w demokrację, boosty do demokracji, albo tutaj pójdziemy boosty do komunizmu, chyba że nie pójdziemy ani w to, ani w to. Więc po prostu nie ma większej różnicy, ale pójdę sobie w tym kierunku jednak. Jednak ekonomia powiedziała, pokazała mi, że nie mam bianego pojęcia o niej i sama mi wskazuje jedyną słuszną drogę, czyli w gospodarkę centralnie planowaną. I w nią też ruszymy. Troszkę szkoda, że ten komunizm będzie boostowany w kraju, ale co dobre, to się dobrze kończy, więc dobrze skończmy też ten odcinek w takim razie. Widzimy się już kolejnym pojutrze, odcinkiem pojawia się co drugi dzień. I będzie to na razie zamiast Medal of Honor, ale ewentualnie, jeżeli będziecie oglądać ten Medal of Honor, to wróci na najzwyczajniej w świecie po tym modzie. A jeżeli nie, to po prostu jakaś inna seria. Do zobaczenia właśnie pojutrze, na razie, cześć, pa!